Nie wierzę w to, ile mam fałszywych widzów dookoła siebie. Cały czas to, co mówiłem, to mówiłem tak, jak było na filmie Malczyńskiego. A nie wiem, jak wy mogliście zostać tak zmanipulowani, że po prostu wierzycie mu w każde słowo i robicie z niego waszego guru. Naprawdę nie wiem. No cóż, ale to wasza decyzja. Tylko na waszym miejscu przeanalizowałbym wszystko sobie i wtedy dopiero się udzielał. Jak czytam wiadomości co niektórych, to na początku jest: siema, olej mordo, jestem twoim fanem, kocham cię. A w następnej wiadomości jest: olej ty ku, wdychaj i w ogóle. What the fuck. Mam nadzieję tylko, że prawdziwi zostali, a dla fałszywych tu. A to, że w filmie na miniaturce pisze pobiłem go, to jest tylko z tego względu, żeby wbić na tym wyświetlenia, zrobić clickbait i każdy to obejrzał, tak? Przyznam się, specjalnie to napisałem, ale każdy youtuber tak robi i nie mówcie mi, że nie, bo mogę wam teraz milion ich tutaj pokazać, przykładów, kto tak robi, więc kurde, nie rozumiem, dlaczego takim jadem do mnie wyskoczyliście, że napisałem tak w miniaturce, a nigdzie, na żadnym filmie nie powiedziałem, że go pobiłem, tylko że się biliśmy i nas rozdzielili. Więc, kurde, ludzie, ogarnijcie się.